Dzień dobry panu. Czy boi się pan koronawirusa? Nie. Dlaczego nie? Wszyscy się boją, pan jeden nie? Dlatego, że Jezus Chrystus za mnie zmarł i On za mnie położył swoje życie i jestem zbawiony i idę do nieba. Co to znaczy zbawiony? Zbawiony, uratowany z moich grzechów i choćbym umarł dzisiaj, czy jutro, czy za tydzień, to i tak będę w niebie. Co pan rozumie przez to, że będzie pan w niebie? Nie jest pan pyszny? Nie jestem pyszny, dlatego że Pan Jezus powiedział, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, ale przeszedł ze śmierci do żywota. To znaczy, że Pan Jezus ten sąd za mnie zapłacił. To jest bardzo ciekawe. Czyli jeżeli Pan by umarł nawet w wyniku koronawirusa, to się Pan tego nie boi? Nie boję się. Dlatego, że to jest rzecz przejściowa, a więcej jest w tym wszystkim strachu. I właśnie te moce ciemności chcą ludzi wystraszyć, a Pan Jezus daje pokój i daje radość i my z tej radości mamy skorzystać. A czy to jest może już początek wielkiego ucisku? Niektórzy tak mówią. Nie. Zacznie się to z chwilą, kiedy Pan Jezus zabierze wszystkich swoich do nieba i że tam właśnie od tego czasu będzie wielki ucisk, kiedy wszyscy wierzący, to znaczy wszyscy ci, którzy obmyci są krwią Pana Jezusa, zostaną zabrani z tej ziemi. Z chwilą tego nastąpi wielki ucisk. Bardzo Panu dziękuję za informację. Miłego dnia. Dziękuję.